Panie Jezus Chrystus. Dziękujemy najpierw Panu Bogu za to, że mogliśmy się tu znaleźć. Nasz zespół, bo dzisiaj w duecie, ale tak w ogóle to nas jest czasem i więcej. Istnieje 22 lata, powstaliśmy w 2000 roku w parafii świętego Andrzeja Boboli, w takiej miejscowości Leszczyny, 8 km od Rybnika. To jest centrum Górnego Śląska. Judyta jest w zespole najdłużej. Nie będę mówił ile lat. Pochodzi ze Szybowic, z Kurowa. To też miejscowość blisko Gliwic, kojarzycie na pewno. Więc cieszymy się, że możemy tutaj być. Macie piękny kościół, a dzisiaj jest piękne święto. I właśnie cieszę się, że właśnie w Dniu Bożego Miłosierdzia, w dniu, kiedy obchodzimy święto, bo Boże Miłosierdzie jest codziennie, 24 godziny, 7 razy w tygodniu. I 365 dni w roku. Ale święto Bożego Miłosierdzia, szczególnie obchodzimy dzisiaj, i chcemy się podzielić i słowem siostry Faustyny, i naszą autorską muzyką, naszą piosenką. Zaczęliśmy utworem Sanktuarium Twoje, które przypomina nam tę prawdę biblijną, że nasze ciało jest świątynią, i to nie byle jaką, świątynią Ducha Świętego, i też trzeba o nie zadbać, nie tylko tak zewnętrznie, bo to się ładnie ubieramy, tak? Natomiast też trzeba pamiętać, że mamy i duszę nieśmiertelną, która najbardziej to chyba potrzebuje właśnie Bożego Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzianego. Wylewam całe morze łaski na duszę, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
Od jednego punktu dobra zaczyna się lawina. Właśnie to śpiewała Jeleta, że tak jak jeden płatek śniegu powoduje uchłonienie lawiny, tak samo w naszym życiu jest lawina dobra. Od drobnego gestu, nawet uśmiechu, może się taka lawina rozpocząć. Ale też niestety tak jest podobnie ze złem, że jeden kamyczek obmowy, kłamstwa może spowodować lawinę zła. I tak te lawiny się w naszym życiu toczą, bo byśmy ten dobry impuls zawsze mogli dawać. A teraz piosenka, bardzo prosta, taka też biblijna, psalmowa właściwie, nosi tytuł Wypas. A piosenka jest tak prosta, że bardzo byśmy chcieli w ramach rozszerzania się prosić, żebyście zaśpiewali z nami refren. Uwaga, refren jest bardzo prosty, spróbujcie powtórzyć. Nie trzeba mi nic. Śmiało. I nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. No super. Myślę, że sobie poradzimy, a tymczasem fragment Dzienniczka Siostry Faustyny. Z Dzienniczka Siostry Faustyny wiem napis. W czasie rezurekcji ujrzałam Pana w wielkości i blasku i rzekł do mnie: Córko moja, pokój Tobie, pobłogosławił i znikł, a duszę moją napełniło wesele i radość nieopisana. Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w nim żyć. Jeżeli nie rozłączę się z krzyżem, w ten czas okaże się we mnie Ewangelia. Obawiać, ponieważ On
Jest blisko tych, którzy go wzywają, jest blisko tych, którzy liczą na jego miłosierdzie właśnie. To jest jedyna nasza nadzieja i nasza ucieczka, bo w sprawiedliwości no nie mamy szans. Nikt nie jest tak święty, tak doskonały, żeby stanąć przed Panem i powiedzieć, że jestem doskonały. Nikt. Każdy potrzebuje Bożego miłosierdzia i to jest nasza nadzieja, że jeśli to tak jak siostra Faustyna obiecała, że Pan Jezus obiecał, że kto pobożnie odmówi chociaż raz koronkę do Bożego miłosierdzia, ten nie umrze bez łaski poświęcającej, czyli bez tego koniecznego według praw wiary, ostatniego warunku, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Jeśli mamy być zbawieni, musimy mieć łaskę poświęcającą, a miłosierny Pan Jezus na pewno nam tej łaski miłosierdzia udzieli, bo przecież trzeba tylko podejść, trzeba przyjść, trzeba pragnąć. Niech każdy przyjdzie, kto pragnie, tak nas zachęca Pan Jezus, ale trzeba ten krok wykonać, bo ktoś mądry powiedział, że Pan Jezus już 99 kroków w naszą stronę uczynił, ale ten jeden przez naszą wolność należy do nas. Ta klamka w sercu jest od środka. A teraz wydamy szczególną piosenkę tytułową z naszej drugiej płyty, wydanej w 2008 roku. To już kawał czasu obrońca. Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Piosenka taka na pocieszenie, bo czasami bywa tak, że w życiu coś nam no nie wychodzi i jakoś nie dostajemy do tych wymagań Ewangelii. I wydaje nam się, że jesteśmy do niczego, znaczy tak nam zły podpowiada, jesteś do niczego, kiedy razy Ci nie wyszło, daj sobie spokój, nie nadaje się. Po co w ogóle przychodzić do Kościoła, po co do spowiedzi, jak i tak nic z tego nie będzie. To jest działanie szatana, natomiast działanie Boże będzie zawsze człowieka podnosić, zawsze będzie człowieka działać tak, żeby człowiek się poprawił, żeby człowiek mógł stać się sobą, mógł stać się w pełni człowiekiem, takim jak Pan Bóg chce, żebyśmy byli, bo dla każdego z nas jest ta wyjątkowa droga, świat bez nas, bez Ciebie, nie byłby już taki sam. Dlatego każdy jest potrzebny, a każde dobro, którego nikt nie zauważył, a zrobiłeś w swoim życiu i pomyślisz sobie, no po co ja to wszystko robię, to wszystko, czego człowiek nie zauważył, za co nie zostaliśmy odznaczeni, uhonorowani, to otrzymamy nagrodę w niebie, a tego się nie da porównać tych dwóch nagród, więc spokojnie, Pan Bóg wszystko pamięta, wszystko o wszystkich naszych dobrych uczynkach na pewno nie zapomni. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny, Eucharystia. Jezus pozwolił mu wejść do wieczernika i byłam obecna. Co się tam działo? Jednak najgłębiej przyjął się chwilą, w której Jezus przed konsekracją zniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. W chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona, ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni. Zewnętrzne zniszczenie istotne jest w wieczerniku. Zawsze i bez
Gramy często na rekolekcjach wielkopostnych w różnych częściach kraju, w szkołach, najczęściej w halach sportowych, gdzieś w domach kultury. I zanim tę piosenkę gramy tą za chwilę, nosi ona tytuł W rytmie serca, to ja mówię dzieciom, czy wiecie, że Pan Bóg nam określoną ilość uderzeń serca. Mamy ich na pewno mniej niż wczoraj. Mamy ich mniej niż nawet godzinę temu, niż dzisiaj rano. Po prostu ubywa. Ileś uderzeń tego serca nam zostało. I teraz piosenka, która się zaczyna od takiego dźwięku, który wydaje kardiomonitor. Żeby pamiętać, że kiedyś to serce gdzieś przestanie i tak bez lęku zastanowić się właśnie, gdzie nasze życie zdąża. W którym kierunku dążą nasze pragnienia, bo podobno w niebie otrzymamy to, co każdy pragnie, tylko że dla niektórych to niebo niestety będzie piekłem. Bo w perspektywie wieczności nasze pragnienia przyziemne staną się nie do zniesienia, tak ktoś kiedyś powiedział. Ale to tak króciutko. Natomiast teraz słowo siostry Faustyny i piosenka W rytmie serca. Cieniczka siostry Faustyny, ufność. Prędzej niebo i ziemia opuściły się w obecność, aniżeli duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie woli. Listu świętego Pawła o tym, że
by zwlec z siebie uczynki starych ludzi, tego starego człowieka, a przyobrzeć się w Chrystusa. Czyli musimy wybrać. Jeśli się opieramy w Chrystusa, to rzucamy łachmany naszych starych poprzednich przyzwyczajenia do grzechów, tego, że nam jest dobrze w tym ciepełku letniej wiary, jak niektórzy nazywają ciepłe kapcie letniej wiary, żeby tylko nic się nie działo, żeby nam było dobrze, miło i przyjemnie. Nie na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest walka, to jest codzienna walka od rana do wieczora o to, żeby być przeobleczony w Chrystusa, żeby nasze czyny, to co robimy, to co mówimy, myślimy, było Chrystusowe. Nie było to, co nas ciągnie do tego świata, w którym już żyjemy, no musimy egzystować, ale żebyśmy przemieniali ten świat właśnie w to, co nam Paweł tutaj w tym liście proponuje, że nikt jeszcze nie żałował, że wybrał Pana Boga, nikt nie żałował, że tą trudną drogą poszedł na szczyt, znaczy doszedł na szczyt, tą trudną drogą, a nie lekką, łatwą i przyjemną, ani się nie obejrzysz, kiedy już będzie trudno wrócić, im dalej jesteś, tym trudniej później wrócić z powrotem. Wysoka nosi się do niebieska. Zdzielniczka Świętej Siostry Faustyny, Miłosierdzie Boże, dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niesłychanego miłosierdzia swego. O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje. Wszystkie porównania, chociażby najczulsze i najświętsze, są tylko bladym cieniem w porównaniu z rzeczywistością.
Wybieramy nasza piosenka, piosenka naszego przyjaciela Sławka Łosowskiego, Miłością zmienia świat, szczególnie aktualna teraz, nie przemocą, nie złością, nie krzykiem. Świat można zmienić tylko miłością, a zacząć należy od samego siebie. Miłością zmienia świat. Z dzienniczka siostry Faustyny, ufność. Ani łaska, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Yeah.
jeszcze należąc od okresu zmartwychwstania pańskiego, pewnego dnia przyszedł gość i powiedział, to jest taka trochę młodzieżowa piosenka, ale nosi tytuł J3-16, wtajemnicze nie wiedzą o co chodzi. Tajemniczy tytuł J3-16 na końcu utworu Judyta zacytuje ten fragment, a póki co fragment dzienniczka. Z dzienniczka cierpi siostry Faustyny. Ufność. O Jezu mój, jak bardzo jestem skłonna do złego i to mnie zmusza do ustawicznego czuwania nad sobą. Ale nie zdarzam się niczym. Ufam łasce Bożej, która w największej klęce obfituje. Mogę umrzeć śmiercią męczeńską przez zupełne wyniszczenie i
zaparcie się siebie z miłości dla Ciebie, Jezu i dusz nieśmiertelnych.
No i już na zakończenie naszego koncertu jeszcze raz wielkie dzięki księdzu proboszczowi za zaproszenie. Dziękujemy za miłe przyjęcie. Możecie wejść na stronę testimonium.pl, na kanał na YouTube, tam będzie również relacja z tego koncertu. Postaramy się też pomontować. Ale najważniejsze jest to, że mamy nadzieję. Mamy nadzieję w Bożym Miłosierdziu. Nic nie jest tak beznadziejne. Jedna rzecz jest beznadziejna. Piekło jest beznadziejne. Tam już nie ma nadziei. Wszędzie idzie. Poza piekłem jest zawsze nadzieja. Nadzieja jest zawsze w Bożym Miłosierdziu. Chociażby nie wiem, jakie były nasze grzechy, będzie zawsze czekał. I niczym nie zaskoczysz księdza w konfesjonale, który tam występuje in persona Christi, się mówi w zastępstwie Chrystusa, to się spowiada Chrystusowi. Dlatego dwie sprawy byśmy chcieli tak na koniec podkreślić. Udział w Eucharystii, czyli dbanie o nasze wnętrze, o naszą duszę, która jest nieśmiertelna, tak jak się stroimy ładnie, tak, czyste ubranka, ładne fryzury, tak nasza dusza też wymaga pokarmu przede wszystkim, tak, pokarmu duchowego. Eucharystia, również Słowa Bożego, dobrego filmu, dobrej lektury. I druga myśl to jest właśnie Pismo Święte, jeśli masz gdzieś w domu na półce, zakurzone gdzieś leży, nieużywane być może, warto sobie otworzyć, tak jak jeden trafił. Ktoś to powiedział ponad 30 lat temu, to był 89 rok. Ja wtedy jako młody człowiek kończyłem szkołę średnią i wtedy ktoś mi powiedział, że warto otworzyć sobie na chwilę trafił Pismo Święte. I rzeczywiście ja tak zrobiłem. No i od tej pory robię to, co robię w różnych składach, formacjach i okazjach i nie żałuję tego. Nie żałuję i cieszę się, że mogę, że Pan Bóg dał mi taką możliwość, że mogę jeździć, podróżować z zespołem. A zaczęło się właśnie od takiego fragmentu, że ktoś mnie zachęci, gdzieś tam usłyszałem. Być może mam się przypomnieć jakiś ten koncert i może jakiejś trudnej sytuacji życia, kiedy już nie będzie znikąd ratunku, no to macie ratunek tutaj. Choć obraz przyjść, uklęknąć, wyspowiadać się, na pewno będzie dobrze. Śpiewała Judyta. Mój przykład, który nas przyniósł, który nam pomaga. Ja mam jest Sebastian. Wszystkiego dobrego. Za chwilę ostatnia piosenka. Jeszcze mikrofon mi się przyczyni. Serdecznie bym zapłacił taka prośba z kuchni, że po tej ostatniej nic nie jest.